Cześć! Dziś pokażę, jak wykonać takie opalane pudełeczko z gwiazdkami. Film o opalaniu już był, a link do niego znajdziecie na końcu filmu. Korzystam z Bejcy Baetek. Wybieram kilka pasujących do siebie kolorów. Będę malowała nimi na przemian, zgodnie ze słojami drewna. Spód i środek pudełka również maluję bejcami. Nakładam je dość chaotycznie, dlatego że nie chcę uzyskać jednolitego koloru. Kiedy bejce wyschną, pudełeczko kilkukrotnie lakieruję. Robię to na przemian ze szlifowaniem papierem ściernym. Brzegi pudełka zabezpieczam taśmą malarską, a następnie wieczko maluję na biało farbą akrylową. Biała farba jest już sucha, wierzch pudełka smaruję klejem do dekupaż. Serwetkę rozwarstwiam, układam ją sobie na pudełeczku, tak jak chcę, żeby była przyklejona. Bardzo ważne jest, żeby sprawdzić, jak otwiera się pudełeczko. Chociaż prawdę mówiąc, wystarczy raz przykleić serwetkę bokiem i później już do końca życia pamiętamy, żeby zawsze sprawdzać. Serwetka jest już ułożona, przyprasowuję ją przez papier do pieczenia żelazkiem ustawionym na dwie kropeczki. Brzeg serwetki wystający poza pudełeczko ścieram papierem ściernym. Kiedy wieczko ostygnie, zabezpieczam serwetkę lakierem. Pierwsza warstwa cieniutka, druga już normalnej grubości. Teraz zajmę się dodatkami. Ponieważ chwościk jest srebrny, a uchwyt złoty, no zupełnie nie pasuje mi do pudełeczka, dlatego postanowiłam je przemalować. Jako pierwsza warstwa podkład, a później brązowa farba akrylowa. Aby ładnie wykończyć dodatki, używam złotej pasty woskowej. Nabieram odrobinkę na palec i bardzo delikatnie przecieram po uchwycie i po końcówce chwościka. Muszę troszeczkę domalować tło. Sznureczki, które trzyma dziewczynka, wystają poza gwiazdkę. Zamaluję je turkusową farbą akrylową. Kiedy farba wyschnie, zabezpieczam wieczko lakierem. Aby domalowane tło nie rzucało się tak mocno w oczy, dorobię trochę więcej gwiazdek. Przykrywam sobie dziewczynkę i sznureczki i rozwodnioną farbą akrylową i szczeciniastym pędzelkiem chlapię po niebie. Wyznaczyłam sobie środek wieczka, wywiercam tam dziurkę,
a następnie będę mocowała chwościk i uchwyt. Obrazka przyciemniam patyną w płynie. Czas na gwiazdki. Najpierw przemalowałam je turkusową farbą akrylową, następnie zabezpieczyłam lakierem, a na koniec posmarowałam klejem i oczywiście posypałam brokatem. To już prawie ostatni etap. Przyda się niteczka. Będzie ona imitowała przedłużenie sznureczków, które trzyma dziewczynka. Przykleję ją do gwiazdki i staram się tak ułożyć nitki, żeby trafić nimi idealnie w sznureczki na obrazku. Gwiazdki przyklejam do wieczka klejem magicznym. I już, pudełeczko gotowe. Dziękuję bardzo za uwagę i zapraszam do subskrybowania naszego kanału.